Cześć, witam. Dzisiaj będziemy mówić o błędach. O błędzie bezwzględnym i błędzie względnym. Te dwa błędy wynikają z przybliżania jakiejś wartości, czyli kiedy robimy przybliżenie. Myślę, że pamiętamy, jak się robiło przybliżenie, kiedy mam na przykład idę do sklepu i widzę, że coś kosztuje 14,99, to sobie robię w głowie przybliżenie, że to jest mniej więcej 15 zł i tyle muszę mieć w bilonie, żeby kupić ten produkt, czy co to tam jest. Więc kiedy robimy przybliżenie? Ale to nie jest 15 zł tak naprawdę, tylko 14,99. Więc pomyliliśmy się, czyli zrobiliśmy przybliżenie i jest to błąd o 1 grosz w tym przypadku. I w ten sposób właśnie idzie się błąd bezwzględny. Kiedy na przykład szacujemy, najczęściej to są ceny właśnie, które sobie szacujemy, na przykład odległość, że to jest powiedzmy, nie wiem, 2 km 700 metrów, a my komuś mówimy, że to są mniej więcej 3 km, żeby gdzieś pójść. Tak sobie po prostu przybliżyliśmy, że to tyle właśnie gdzieś mniej więcej jest. Albo że nad morze jest na przykład 400 km, a w rzeczywistości to jest 360, więc pomyliśmy się o 40. Gdybyśmy komuś powiedzieli za dużo, to również jest pomyłka taka sama. No ale nie przedłużając, jak się liczy błąd bezwzględny tak czysto matematycznie? Jeżeli nasze na przykład, przybliżam sobie liczbę x i jej przybliżeniem to jest mniej więcej załóżmy y. Czyli to nasze 14,99 to jest mniej więcej 15, tak jak mówiłem sobie wcześniej. No to błąd bezwzględny takiego wyrażenia, no to jest po prostu x minus y. Czyli sprawdzam sobie, o ile się ta liczba różni od tej. Tak jak tu było 14,99, a tu jest 15, to odejmę od 14,99 minus 15, to jest minus 1 grosz. Czyli pomyliłem się o minus 1 grosz, ale mnie nie interesuje minus i plus, więc robię sobie tutaj myk z wartością bezwzględną, tak żeby to zawsze było dodatnie. O wartości bezwzględnej będziemy mówić sobie, mam nadzieję, że pamiętasz, co to jest wartość bezwzględna. Na tę chwilę musisz wiedzieć tylko, że po prostu kiedy mamy minus, to będzie plus, a kiedy jest plus, to zostaje tak samo. Na potrzeby tylko tego błędu. A potem będziemy dokładnie omawiać jeszcze wartość bezwzględną, więc spokojnie. No dobrze, ale teraz taki przykład znowuż z życia wzięty. Kiedy na przykład szacujemy, że na remont mieszkania wydamy na przykład 15 tysięcy złotych, a na, nie wiem, na samochód wydamy, no dobra, samochód to są w sumie te same ceny, nie wiem, na jakieś tam zakupy spożywcze powiedzmy. Na zakupy spożywcze wydamy 50 zł. A potem się okazuje, że remont nas kosztował 16 100 zł. 15 miało być, 15. 15 100 zł. A okazuje się, że zakupy nam wyszły za 150 zł, a nie za 50. Więc przy takim oszacowaniu zrobiliśmy błąd w jednym i w drugim przypadku. Policzmy sobie ten błąd bezwzględny. Czyli ten z wartością bezwzględną. Mówiliśmy, że remont będzie kosztować 15 tysięcy, kosztował 15 100. No czyli od tej wartości naszej faktycznej, faktyczna wartość to jest ta. To jest moje x, bo tyle kosztowało naprawdę. A to jest y, bo to jest moje przybliżenie, które zrobiłem sobie przed. Tak oszacowałem sobie, że tyle mniej więcej wydam na to. No czyli od x odejmuję y, czyli mam, że 15 100 zł zapłaciłem, a mówiłem, że zapłacę 15 tysięcy. To akurat jest dodatnie, ale mimo wszystko zawsze piszę tę wartość bezwzględną, to jest 100 zł, z tego wartość bezwzględna to jest oczywiście 100 właśnie też. No czyli pomyliłem się o 100 zł, tak? Nie ma co do tego wątpliwości. Mówiłem 15 tysięcy, wyszło 15 100, pomyliłem się o stówkę. No dobra, zakupy. Mówiłem, że wydam 50 zł, a wydałem 150, to ile się pomyliłem? Wydałem 150, mówiłem 50 i z tego wartość bezwzględna. No to jest ile? 100 zł też. Wartość bezwzględna ze 100 zł to jest też 100 zł. No czyli i tutaj pomyliłem się o 100 zł, czyli co? No czyli mniej więcej można powiedzieć, pomyliłem się, no nie mniej więcej, dokładnie, pomyliłem się dokładnie o tyle samo. No ale jak sami widzimy, kiedy mówiłem, że wydam 50 zł, a wydałem 150, a jak mówiłem 15 tysięcy, a wydałem 15 100, to tutaj ta stówka nie robi już takiej dużej różnicy, bo powiedzmy, nie wiem, miałem jakieś tam opóźnienia, bo coś tam się zbiło po prostu, dlatego mam 100 zł więcej za remont. No tutaj wydałem 3 razy tyle, a błąd jest taki sam właściwie. No więc po to właśnie używamy pojęcia błędu względnego, czyli taki, który uwzględnia to, jaką wartość przybliżaliśmy.
Bo to jak widać nie zawsze jest to samo, bo 100 zł 100 zł jest nierówne przy różnych ilości pieniędzy. No i błąd względny liczymy w ten sposób, że błąd względny jest równy błąd bezwzględny przez wartość rzeczywista, czyli to jest to nasze x, wartość rzeczywista. Jeżeli to jest liczba ujemna, to na wszelki wypadek zawsze bierzemy też wartość bezwzględną z tego. I to wszystko jest razy 100%, więc to jest po prostu w procentach podane, powiedzmy tutaj. Już w procentach, czyli to mnożę przez 100%. Błąd względny podajemy zawsze w procentach. Spójrzmy to na jakimś przykładzie. Załóżmy, że mamy błąd względny przybliżeniem... wróć. Że mamy tak. Mamy jakąś liczbę 6, 8 i ją przybliżyliśmy, że to jest mniej więcej 7, powiem. No czyli jaki jest tutaj błąd bezwzględny? No muszę odjąć od naszej wartości tej rzeczywistej, czyli od 6, 8, bo tyle wynosi to naprawdę. Odejmuję 7 i z tego wartość bezwzględna. No, oj, tu jest na przykład, dobry przykład, minus 0,2 tutaj wychodzi. Ale że mam wartość bezwzględną, to jest 0,2, bo mnie interesuje tylko wartość tego, a nie czy to był plus, czy to był minus. Plus i minus to jedyne, co widzę. Dobrze, błąd bezwzględny teraz dzielę przez tą wartość rzeczywistą i to będzie mój błąd względny. No czyli jak dużo się pomyliłem względem tej pierwszej liczby. Czyli teraz biorę tak, 0,2 dzielę sobie przez 7, bo to jest moja wartość rzeczywista. 0,2 dzielę przez, nie, przez 6,8. 6,8 to była moja wartość rzeczywista. 7 to było przybliżenie. I razy 100% oczywiście. No i tutaj nie będę tego liczył sam, posłużę się kalkulatorem. 0,2 przez 6,8 to jest równe tyle, razy 100%. No i powiedzmy, że tam podam do dwóch miejsc po przecinku, czyli to jest 2,94. Czyli to jest mniej więcej, znowu mam przybliżenie, 2,94% się pomyliłem. No, czyli w sumie nie aż tak dużo. O 3% się pomyliłem. No, czyli w miarę dokładnie mimo wszystko podałem tę wartość, że jest. Oczywiście zauważ, że tutaj to wszystko wynika z tego, to całe to i wielki taki wzór. Oczywiście też z takiego układania sobie na x właśnie, bo tak jak mówię, wartość rzeczywista to jest moje 100%. Prawda? Czyli 6,8 to jest ta wartość, od której zaczynałem, czyli to jest 100%, a 0,2 to jest błąd bezwzględny, prawda? Czyli 7 minus 6,8 to jest x, którego nie znam. No, czyli x to jest 0,2 razy 100% przez 6,8, tak jakby komuś nie chciało pamiętać tamtego wzoru. Czyli to jest błąd bezwzględny, co się zgadza, przez wartość rzeczywista, co też się zgadza, no i razy 100%, bo tak. I błąd względny podajemy w procentach. Czyli wróćmy do naszego przykładu z remontem. Jeśli pamiętamy, to wtedy przybliżyliśmy, że 15 100, czyli wartość, która wyszła naprawdę, mówiliśmy, że to jest 15 tysięcy, a mówiliśmy, że 150 zł, tyle nam wyszło, a my mówiliśmy, że wydamy tylko 50 zł, czyli to są nasze przybliżenia, a to jest nasza wartość prawdziwa. Czyli tutaj błąd bezwzględny w tym pierwszym i w pierwszym i w drugim błąd bezwzględny, czyli na przykład błąd bezwzględny, to już w skrócie, jest równy 100 zł dla obu tych naszych wydatków. No i teraz powiedzmy sobie błąd względny, czyli o ile procent się pomyliliśmy, jak bardzo się pomyliliśmy, szacując ten błąd bezwzględny właśnie. No czyli korzystając z tamtego wzoru, błąd względny równa się błąd bezwzględny, czyli 100 zł. I teraz tak, najpierw zobaczmy dla remontu. 100 zł przez wartość rzeczywista, czyli tyle, ile wydaliśmy już naprawdę. Wydaliśmy naprawdę 15 100. Czyli 100 przez 15 100 razy 100% jeszcze. Ile to jest równe? No nie wiem, ile to jest równe, sprawdźmy sobie. 100 przez 15 100, to jest równe tyle, razy jeszcze 100%, razy 100.
No i podajemy tutaj do dwóch cyfr po przecinku 0,66. Mniej więcej 0, mniej więcej 0, przecinek, przecinek, właśnie przecinki tu powinny być 0,66%. No tyle, no czyli nawet nie 1%, czyli bardzo dobrze nam się udało oszacować, że no prawie, że dokładnie wiedzieliśmy, ile nas będzie kosztować. Minimalnie tam wychyliliśmy się poza budżet. No a teraz zobaczmy te zakupy. Błąd względny w przypadku tych zakupów, co robiliśmy. To jest tak, to jest tyle, tyle, ile był błąd bezwzględny, a on dla obu był stówkę, bo mówiliśmy, że 50, a wydaliśmy 150. Czyli błąd bezwzględny to 100 zł przez wartość rzeczywistą, czyli tyle, ile wydaliśmy naprawdę. A naprawdę wydaliśmy 150 zł. Czyli przez 150 i razy 100% jeszcze. Ale tutaj nam się skróci od razu 0 i to jest 10 przez 15, no ale żeby nie walnąć tutaj gafy, to sobie podzielę na kalkulatorze. 10 przez 15 to jest oczywiście 2 trzecie, czyli 0,666 i razy 100 to jest 66 i w zaokrągleniu 67. Czyli to jest w przybliżeniu 66,67%. Czyli to jest ogromny błąd, jak widać. Tutaj się pomyliśmy o 100 zł i tutaj się pomyliśmy o 100 zł. Ale w tym przypadku to było niecałe, trochę ponad 0,5%, a tu jest 2 trzecie całej liczby, czyli no tak jak mówiłem, wydaliśmy 3 razy więcej, no to jest nie bez efektu w naszym błędzie względnym. Czyli bardzo dużo się pomyliliśmy, ponad połowę się pomyliliśmy, strasznie duży błąd. To nasze przybliżenie było słabe, które zrobiliśmy. Także no myślę, że teraz już będziesz wiedział, jakieś te właśnie błędy względne i błędy bezwzględne. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.